Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na drugą edycję festiwalu włoskiej muzyki operowej Bel Canto per Sempre. Festiwal odbędzie się 6-7 października o godzinie 17. 6 października pierwszy koncert w drodze do La Scali, wybór bursztynowej struny. 7 października o godzinie również 17 odbędzie się drugi koncert pod tytułem Bella Voce, piękny głos. Koncert odbędzie się w hali sportowej. Chciałbym Państwa zaprosić wraz ze swoimi przyjaciółmi, których zaprosiłem do koncertu, przede wszystkim w imieniu pana Bogusława Kaczyńskiego, który będzie prowadził koncert 7 października. W koncercie wystąpią znakomite gwiazdy polskiej sceny, ale także, jakby powiedzieć, guru bel canta włoskiego, Kaudi Kaudow, solista opery w La Scali we Włoszech, w Mediolanie, zaprezentuje nam wspaniałe wykonanie włoskich pieśni, włoskich kompozytorów. Oczywiście wystąpi mój przyjaciel Paweł Skałuba, jeden z trzech polskich tenorów. Wystąpię ja również, nie tylko jako dyrektor artystyczny tego przedsięwzięcia, ale jako artysta śpiewak. Zaprezentuję Państwu też kilka wspaniałych pieśni. Wystąpią oczywiście kobiety, gwiazdy polskiej sceny. Iwona Tober, sopran, Anna Dytry, solistka, też gwiazda opery w Bułgarii, opery w Warnie, śpiewająca właściwie we wszystkich operach w Bułgarii, w Polsce, a także i za granicą.